Proszę bardzo, ja tutaj się zamartwiam, co my teraz zrobimy. Auto nam się zagrzało, że musieliśmy stanąć. A niedźwiedź robi sobie przerwę, no. Pełen luz. Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Z jeziora Salda zjechaliśmy na dół nad turecką rivierę i zaczynamy w małej, ale bardzo popularnej miejscowości Fethiye. Szybko zrozumieliśmy, skąd popularność tego miejsca. Położenie jest fenomenalne, ale również szybko stamtąd uciekliśmy, bo same Fethiye było jak dla nas za głośno, za tłoczno i dość drogo. Niełatwo było znaleźć ten drugi punkt widokowy. Tutaj ukryty w krzakach, ale widzicie już, prawda? Jest najlepszy widok na Dolinę Motyli, na tą małą zatoczkę. Trzeba uważać, bo przed nami przepaść, ale popatrzcie. Dla leniwych jest kolejka linowa na szczyt góry Baba Dag o wysokości 1969 metrów, a żądni adrenaliny na pewno skurzą się na lot paralotnią nad niebieską laguną. Ulu Denis uważany jest za najlepsze centrum paralotniarstwa na świecie. Wprawdzie bilet kosztuje tylko 12,5 lira, ale jedyne co osiągniemy, to możemy wejść na tą górkę tam, no i być po prostu bliżej jednego z tych grobowców. Nie można wejść do środka i nie ma już ścieżek do żadnego więcej grobowca. Więc no ja osobiście uważam, że nawet tak małe pieniądze to nie warto wydawać, bo tutaj wszystko widać z drogi, która jest po prostu ogólnie dostępna.
proszę bardzo, ja tutaj się zamartwiam, co my teraz zrobimy. Auto nam się zagrzało, że musieliśmy stanąć. A niedźwiedź robi sobie przerwę, no. Pełen luz, pełen luz. A musimy wjechać tam. Tam na samą górę prowadzi droga. My nawet nie jesteśmy jeszcze w połowie. Zawsze pokazujemy wam takie fajne dni. Rano jest i mamy jeszcze chrypkę. Zawsze pokazujemy wam takie fajne miejsca, super miejscówki do spania na dziko, ale spanie na dziko to niestety nie zawsze jest sielanka i teraz wam pokażę jedno z miejsc najmniej fajnych. Nie chcę powiedzieć brzydkie, bo tak naprawdę miejsce jest ładne, ale jest bardzo, bardzo popularne i tam, gdzie jest dużo ludzi, niestety jest bardzo często dużo śmieci. Wczoraj żeśmy przyjechali tutaj, wczoraj była niedziela i były tłumy, po prostu tłumy. I wiecie, miejscowi ludzie mają taki zwyczaj, że robią sobie grille, no takie fajne, tam puszczają muzykę i w ogóle taki folklor. No to jest super i ja nie mam nic przeciwko, naprawdę niech sobie te grille robią, świętują, a puszczają muzykę, bawią się i to jest piękne. Jest fajne miejsce, fajna pogoda, dlaczego nie? Ale dlaczego ci wszyscy ludzie zostawiają śmieci? Są ogromne śmietniki, gdzie można sobie te śmieci wrzucić. Nie, wszystko jest porozrzucane. Jest to jedno z najbardziej zaśmieconych miejsc, jakie żeśmy odwiedzili i po prostu nie, nie, raz jeszcze nie. I szukając miejsc do spania, niestety trafia się na takie miejsca i czasem jest tak, że przyjeżdżamy, jest już późno i po prostu długo nieraz szukaliśmy miejsca, już nie ma gdzie znaleźć, no i musimy zostać. I tutaj żeśmy na noc zostali w tym miejscu, ale no naprawdę, no po prostu wrażenia, no jakie to mogą być wrażenia, no wyobraźcie sobie, no po prostu nie mogę się doczekać, kiedy stąd uciekniemy, mimo że teraz już ci wszyscy ludzie pojechali, większość ludzi pojechała, jest w miarę cisza i spokój, jest piękna zatoczka i chciałoby się pokąpać, no pewnie pójdziemy się zamoczyć, ale spakujemy się i jedziemy gdzieś szukać jakiegoś lepszego miejsca. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Chcemy też pięknie podziękować za wsparcie naszym patronom. Jeśli chcesz, możesz zostać duszą kolejnego odcinka, jak to zrobić, znajdziesz w opisie. Jest tam także link do wszystkich naszych miejscówek, a jak po prostu Ci się spodobało, to daj łapkę w górę i zostaw komentarz.